Siła cara rosyjskiego była o wiele większa i powstanie nie miało szans. I po zdławieniu tegoż powstania tenże oficer, inżynier wojskowy zostaje zesłany na syn. 10 lat katorniczej, ciężkiej pracy na syna, ale pełen ducha, pełen głębokiej wiary, nie załamał się. Wręcz przeciwnie, stał się motorem nadziei w tym nieludzkim ziemi. Podnosił ratunek innych. Pomagał w przetrwaniu katorżniczej pracy. Służył jak mógł bliźnim, podnosząc ich na dół. Kiedy odbył karę 10 lat katorniczych prac, powrócił do ojczyzny. Wstępuje do klasztoru karmelitów w Moskwie. Wcześniej trudzi się wychowaniem księcia Czartoryskiego. A potem, kiedy otrzymuje święcenia kapłańskie, okazuje się, że zostaje wytrawnym spowiednikiem, który pomaga jednać człowieka z Bogiem, ale również i człowieka z drugim człowiekiem. A przy tym pełen entuzjazmu reformuje zakon karmelitański, przysposabiając go do współczesnego świata, w którym przychodzi mu służyć i ewangelizować. Przygotowując niejako na jeszcze trudniejsze czasy, które miały nastąpić podczas II wojny światowej. Patron dnia dzisiejszego ukazuje nam prawdziwą miłość do swojej ojczyzny. Nie kalkuluj, nie przeliczaj, czy to powstanie ma szansę, czy nie. Czuję się odpowiedzialny, by stanąć w obronie swojej ojczyzny. Nie lęka się kar, syłki. To wszystko składa w ofierze z nadzieją odzyskania wolności. Nie było mu dane cieszyć się i umierać w wolnej ojczyźnie. Umarł, kiedy Polska była jeszcze podzielona na trzy mocarstwa, rozebrana. Ale zapewne w duchu przeczuwał i miał tę świadomość, że wszystko, co uczynił, miało sens, nie żałował. Że choć on nie doczeka powrotu wolnej ojczyzny, to czynił to dla innych. Dziś słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, obyś był gorący lub zimny, a że jesteś chłodny, obojętny, pocznę wypluwać cię z ust. Jaka jest moja postawa wobec tej ojczyzny, na której zobaczyłem światło dzienne, którą Bóg wyznaczył mi jako cel mojego pielgrzymowania do domu Ojca.
Joseph's next brother, który dotyczą mojej ojczyzny. Czy też chowam się za innych? Owszem, chciałbym z dóbr korzystać, ale jak najmniej siebie dać. Niech inni idą na front. Niech inni będą prześladowani, potępiani. A ja bardzo chętnie zasięgnę do dzielenia się dobrem. Jeżeli nie będzie w nas tego ducha, gorącości, odpowiedzialności, niestety mogą się powtórzyć ponure lata historii, gdzie wiemy, słynne powiedzenie Zachara Sasa: jedz, pij i popuszczaj pasa. I tak popuszczali, że Polskę rozgrabiono, że Polska zniknęła z mapy historii. Dziś zdajemy sobie sprawę, jak wielkie niebezpieczeństwo grozi nam. Nie przez kolejną wojnę. Pomyślę, że dziś raczej nikt się na to nie odważy. Dziś są inne środki do prowadzenia wojny ekonomicznej, wojny uzależnienia, rozgrabienia. Po co walczyć, podbijać i zabierać, kiedy można za bezcen wykupić i stać się gospodarzem tego, co do mnie nigdy nie należało. Dziś jesteśmy świadkami spychania nauki historii na margines. Bo po co mówić o patriotyzmie? Przecież ojczyzna jest tam, gdzie jest pieniądz, gdzie jest dobrze. Po co wspominać przykre momenty historii i narażać się swoim sąsiadom, kiedy można to pominąć i budować bez historii? Tylko że Jan Paweł II wyraźnie powiedział, że naród, który traci swoją historię, traci niepodległość. Właśnie błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor woła do współczesnych. Kościół ukazuje wiernym przykłady licznych świętych, mężczyzn i kobiet, którzy głosili i bronili prawdę moralną aż do męczeństwa. Kanonizował ich świadectwo i publicznie uznał za słuszne ich przekonanie, że miłość Boga każe bezwarunkowo przestrzegać Jego przykazań, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, i nie pozwala ich łamać nawet dla ratowania własnego życia. Dziś tak się złożyło, że gromadzi nas jeden z nowych świętych, bo przecież do chwały w ołtarze wyniósł właśnie Jan Paweł II. Święty Rafał Kalinowski, człowiek służący Bogu i Ojczyźnie zawsze bez jakichkolwiek ustępstw. A co dziś z nami chcą zrobić? Owszem, niech sobie w kościele wyznają, ale na zewnątrz po co jakiekolwiek znaki wiary,
pomocą rozmowy, tłumaczenia, pomocą przestrzegania przykazań, pomocą sakramentalne, tradycyjne małżeństwa mężczyzny i kobiety. Przecież trzeba iść z duchem postępu. Przecież trzeba przypodobać się czymś tym, którzy próbują zapłacić świat, zapominając, że nie kto inny, ale Jezus Chrystus jest Królem Nieba i Ziemi. To w najbliższą niedzielę będziemy oddawali cześć jako Królowi Nieba i Ziemi, jako Królowi, którego Królestwo jest Królestwem miłości i sprawiedliwości. A dziś tego tak bardzo w świecie brakuje. Czy mamy się budzić? Czy mamy szukać gdzieś wielkich tego świata, obiecujących puste słowa? Czy też może przylgnąć bardziej do Jezusa Chrystusa? Zaufać Mu i żyć Jego Ewangelią. I w oparciu o Jego Ewangelię, o Jego przykazania, nieustannie przemieniać swoje życie, ale również i życie w środowisku, w którym żyjemy, aby nie wstydzić się swoich przekonań, aby umieć stanąć w obronie wiary, aby przede wszystkim przykładem własnego codziennego życia przypominać innym zagubionym, że są jeszcze większe wartości niż takie czy inne prawo ludzkie. Trzeba może mieć odwagę, by za świętym Piotrem nieustannie dziś na progu XXI wieku powtarzać, iż więcej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi. Wzywajmy porę do modlitwy świętego Rafała Kalinowskiego, powstańca styczniowego i zesłańca syberyjskiego, odnowiciela zakonu karmelitańskiego w Polsce, prosząc Boga o pomoc potrzebną wszystkim ludziom. Dla pasterzy Kościoła prośmy o siłę Ducha, aby promieniowali na ludzi głęboką religijnością, ujmowali ich delikatnością i cierpliwością, wspierali w czynieniu dobra i wzroście nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci umiłowanej Ojczyzny, aby szanując ludzi z innych narodów, ras czy religii, kochały swój kraj, pracując rzetelnie dla jego pomyślności. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, których życie jest trudne i bolesne, ośrodki do życia dla biernych, pracę dla bezrobotnych, ukojenie dla cierpiących, odnalezienie się dla zagubionych i nadzieję dla załamanych. Ciebie prosimy. Módlmy się za żołnierzy szczekących pokoju i pomagających przywrócić ład w rejonach nękanych konfliktami. Prośmy o bezpieczeństwo, aby chroniąc życie innych, sami nie ponieśli żadnej szkody. Ciebie prosimy. Dla uwięzionych i wygnańców prośmy o wolność i pomoc, aby każdy mógł pracować dla własnej ojczyzny i swoich bliskich. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę, walcząc i pracując dla niej, a także za polecaną w tej Eucharystii zmarłą Helenę 20. rocznicę śmierci, prośmy o niebo, aby za życie szlachetne otrzymali niewiętnący wieniec chwały. Ciebie prosimy. Módlmy
na Sišaku mogli dalje kontinuovati novom evangelizacijom cijele prošine. Dla nas składających tę ofiarę prośmy o życie święte i twórcze, abyśmy aktywnie uczestniczyli w zaprowadzeniu ładu Bożego w świecie i z nadzieją oczekiwali na drugie przyjście Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie szlachetnych pragnień i źródło wszystkich dobrych czynów człowieka, którego umiłował bez reszty święty Rafał, służąc drugiemu człowiekowi, spojrzyj z upodobaniem na nasze zgromadzenie i przyjmij prośby płynące z oddanych Ci serc. Przez Chrystusa Pana.